Zakładane. Ta strona jest na gotowo, ta strona jeszcze nie, z tego względu, że nie wiem, czy wtryski są dobrze przypisane. Mamy tutaj kod wtrysków, zaraz sobie sprawdzimy, czy wszystko nam się zgadza w odpowiedniej kolejności. Sprawa jest prosta, cylinder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podłączamy VCDS-a, wchodzimy w adaptację i sprawdzamy, czy kody zgadzają się w odpowiedniej kolejności. Mamy VCDS-a już podpiętego. Wchodzimy sobie w silnik. Adaptację. I mamy tak. Wtrysk numer 1. Wtrysk numer 2. Wtrysk numer 3, wtrysk numer 4, numer 5 i numer 6. Teraz idziemy sobie porównać z tym, co mamy na aucie. Wtryski mamy sprawdzone, są w odpowiedniej kolejności, tak więc mogę już zakładać tutaj nowe uszczelki na tą stronę i składać to wszystko już do kupy. No i co? Będziemy podejmować próby odpalenia. Oczywiście trzeba złożyć jeszcze dolocik, który się nam tutaj ładnie moczy. I zobaczymy, co z tego będzie. Jak to ta przepustnica. O, widzicie, się ładnie moczy. Ta też się ładnie moczy. I dolocik też nam się ładnie moczy. Tak więc będzie umyte, będziemy wsadzać. Przyszedł czas na odpalenie. A jeszcze takie mi zostało tutaj. Wydaje mi się, że wszystko już jest na gotowe. Chociaż zawsze może coś wyskoczyć. Ale miejmy nadzieję, że nie. Tak więc podłączam VCDS-a. Zobaczymy napisy błędy, wykasujemy wszystkie błędy, po czym będziemy odpalać. Mamy VCDS-a. Pokasujemy sobie błędy, bo było wszystko podpinane. Nie powinno nam tutaj nic wracać. Może sobie zrobimy jeszcze tak. Fuel Pump Electronics sobie zrobimy. Tu nam się układa od powietrzy. Jeszcze raz. Ok. No i co? Odpalamy. No. Nic nam nie pozostało. Jak zapalić tutaj naszego trupka. Bateryjka słaba, panie.
troszkę co chodzi z przyczepą. No nic, idę zobaczyć co się dzieje na silniku. Jestem po jazdach próbnych, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych wycieków, tak więc możemy się wziąć za serwis. Wlewam pukankę, zresztą widzieliście jak silnik wygląda. O ci dalicha, ale zakręcone, śmierdzi nawet olejem. Lejemy pukankę, stawiamy auto na parę minut, żeby się wypukało, zlewamy olej, wlewamy nowy. Można zlewać olej, a w międzyczasie sobie tutaj tak podoglądałem w niektóre miejsca. Zobaczcie, co tutaj jest ciekawe. Niezły syf. Próbuję to jakoś wyczyścić, chociaż nie będzie łatwo. Tak naprawdę by się tu przydało to wszystko w cholerę zdjąć i wyczyścić to tak jak się należy. Na tą chwilę to zobaczcie, no naprawdę jest słabo tam pomiędzy chłodnicami. Jak tutaj jesteśmy, to sobie sprawdzimy jak wyglądają rolki i napinacz na pasku alternatora. Odejmiemy sobie pasek i ocenimy stan rolek. Przy okazji zobaczymy jak wygląda nasz pasek. Czy nie ma pęknięć. Wygląda dość dobrze. Rolki wyglądają dobrze. Koło.
Trzeba się tutaj do czego przyczepić jeszcze. Kompresor nie ma dramatu, tak więc można założyć pasek na miejsce. Wiemy, że sprawdzone, działa tak jak powinno, na pewno nie hałasuje. Można zakładać go na rolkę. Wszędzie nam wszedł. Tak, wszędzie jest ok. Założę sobie pod szybę, bo już posprawdzałem, co miałem posprawdzać. I wybieramy się za zalanie oleju. Filtr już jest zmieniony. Jeszcze zostanie nam filtr paliwa. I to by było na tyle. Nie ma filtra kabinowego. Zaraz się zapytam właściciela. Czy nie kupił, czy mam kupić, czy jak to wygląda? I zobaczymy. Może zakupimy, wymienimy. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to tego robić na pewno nie będziemy. Te brudy między chłodnicami, chociaż trochę, to zdejmiemy sobie tutaj, zobacz, ten przedni panel przy zderzaku.
Mam parę śrubek. Tu jest jedna z nich. Tu jest następna. I tak pojedziemy sobie do końca. Zdejmiemy ten panel i zobaczymy, co tam się dzieje. Słuchajcie, mamy tutaj zdjętą tą przednią część i zobaczcie, co tu się dzieje. No jest wszystko zawalone gówną i to dość zdrowo. Nie mogę tak oddać auta w takim stanie. Biorę to czyszczę, żeby to było drożne. Słuchajcie, coś tam wyczyściłem. Przynajmniej teraz mamy przelot. Ale żeby to wyczyścić wszystko tutaj, tak jak powinno by się to wyczyścić, no to trzeba zdejmować zderzak. No i każdą chłodnicę z osobna trzeba zdejmować i myć i czyścić, no bo tak to dojścia tutaj nie ma. Zobaczcie, to jest tak zawalone. Tu pewnie z 1/3 chłodnicy tej od wody to w ogóle nie chłodzi. Tutaj normalnie jest, jakby ktoś zalał betonem. Dobra, zakładam tutaj tą osłonę, zakładam obudowę silnika, w sumie podłogę silnika i lejemy olej. Olej zalany. Palimy trupa, zobaczymy, jak sobie popracuje. Zostawimy, żeby się nagrzał. Sprawdzimy poziom oleju. A w międzyczasie sobie zobaczymy jeszcze filtr paliwa. Zmienimy. Był tutaj zmieniany niedawno, ale właściciel lubi zmieniać filtry, żeby było wszystko zawsze na czas i żeby było wszystko w porządku. Zobaczymy, co tu możemy jeszcze zrobić. Poziom oleju nam się na razie nie wyświetli. Tutaj mamy wymianę oleju za 100 mil. Właśnie zrobiliśmy 194 dni. No szybciej 100 mil było zrobione. Zobaczymy, tutaj sobie wyzerujemy. O, i teraz mamy 9000 mil i 366 dni, to jak powinno być. Dobra, to mamy zrobione. Tak jak mówię, żeby zobaczyć poziom oleju, musimy nagrzać silnik, wyłączyć. Na włączonym zapłonie odczekać chwilę i nam się pokaże poziom oleju. Wlałem 6,5 litra, zobaczymy ile jeszcze doleję. Czyli filtr paliwa mamy zmieniony. Tak wygląda stary. O, nie sobie tutaj olej zlatuje napędowy, a my zjeżdżamy z podjazdów i szykujemy auto na przegląd, bo auto nie ma przeglądu. Filtr paliwa jest wymieniony. Teraz zobaczymy sobie, jak długo auto będzie kręcić, żeby odpalić. Oczywiście, żeby się system paliwowy odpowietrzył. Odpalamy. Nawet nie tak długo. Zobaczcie, poziom oleju ok, ale muszę zjechać z podjazdów i uzyskać temperaturę roboczą. We're gonna put you on a ride. We're gonna prove it tonight.